Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami. Pokażę Wam produkty, które sprawdziły mi się w miesiącu czerwcu. Standardowo jest sporo produktów do pielęgnacji twarzy, mniej tych pozostałych. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, co takiego sprawdzało mi się w tym miesiącu, to zapraszam Was do oglądania. Zacznę może właśnie od pielęgnacji twarzy. Przejdźmy przez to. I pójdźmy, że tak powiem, krokami. I pierwszy produkt jest to rzędy do makijażu oczu z firmy Taupe. Ten żel był bodajże w pudełeczku Liferia już dość dawno temu. I on mi się naprawdę bardzo fajnie spisuje, jego mi tu zostało niewiele. Jego data ważności co prawda już minęła, bo była do końca czerwca. Natomiast na razie nic złego mi się nie dzieje, używam tego na własną odpowiedzialność, także... Wiecie, te kilka dni sobie przyciągnę, jego już naprawdę zostało mi niewiele. Ja go używam nie tylko do demakijażu oczu, już po tej dacie ważności wręcz unikam demakijażu oczu. Bardziej skupiam się na demakijażu ust oraz twarzy. Bardzo fajny produkt, radzi sobie tak naprawdę z wszystkimi kosmetykami. Zmywa, jest taki żelowy w swojej formie, bym powiedziała. I naprawdę bardzo przyjemny produkt, jeżeli szukacie jakiegoś żelu do demakijażu, jakiegoś zamiennika, może płynu micelarnego do demakijażu oczu, to ten Wam naprawdę mogę polecić, bo jest bardzo przyjemny i do tego ma małą pojemność, także dość szybko się go zużywa tak naprawdę. Następnie hydrolat. Jest to hydrolat makowy z mydlarni 4 szpaki. Ja go już niestety zużyłam. On był w formie takiego takim giełki. Bodajże naturalnie z pudełka ten hydrolat mam. Zarówno używałam go jako toniku, jak i na maseczki, po prostu żeby one nie zaschły. Pierwsze co tutaj rzuciło mi się, że tak powiem, w oczy, a nawet nie w oczy, a w nos, to zapach tego produktu. Ponieważ ten produkt pachniał jak takie, nie wiem czy wiecie, takie sezamkowe irysy z odrobiną maku. Nie wiem, jako dziecko takie właśnie irysy z makiem jadłam i naprawdę to tak właśnie pachniało. Rewelacyjny zapach, bardzo fajnie działał na moją skórę. Używałam go również na makijaż, żeby ściągnąć trochę tą pudrowość i wtedy też się naprawdę bardzo fajnie spisywał. Żałuję, że mi się skończył, ale na pewno za jakiś czas sobie do niego powrócę, bo bardzo przyjemny produkt. Następnie pokażę Wam tylko taki składnik, że tak powiem, mojego takiego toniku DIY. I jest to kwas migdałowy 99% firmy Cosmospa. I on jest w formie takiego, wiecie, proszku białego. I on się bardzo fajnie rozpuszcza w wodzie. I ja sobie na bazie tego kwasu wykonałam tonik. Ten kwas plus woda i olej rokitnikowy. Oczywiście to muszę wstrząsnąć z racji, że woda oddzieliła się od oleju. Ale mi to zupełnie się nie przeszkadza. I codziennie wieczorem przecieram sobie swoją skórę takim tonikiem. Powiem Wam, że stężenie robiłam na oko. Na początku dałam tego mniej. Zobaczyłam, że moja skóra nijak nie reaguje na ten tonik. Także dodałam sobie tego kwasu troszkę więcej i teraz widzę, że bardzo fajnie oczyszcza to moją skórę. Bardzo fajnie, powiedziałabym, odświeża. Delikatnie ta skóra się złuszcza, ale naprawdę jest to bardzo delikatne złuszczanie. I jestem bardzo zadowolona z efektów, jakie mi to przynosi. Także... ten surowiec Wam mogę polecić. Oczywiście musicie uważać bardzo z nim, bo można sobie krzywdy narobić. Ale wydaje mi się, że skoro ja, taka amatorka, dałam sobie radę, to Wy również sobie poradzicie. Pełna instrukcja jest tam na stronie dostępna, także po prostu postępujcie zgodnie z instrukcją. Róbcie sobie jakieś takie delikatne próby gdzieś tutaj na boku, na twarzy i dopiero zaczynajcie używać tego produktu w pełni. Następny produkt jest to produkt, który już miałam tylko w wersji żel krem. Jest to krem Rich, tutaj akurat taki bogaty krem z serii Hydra Vegetal z Yves Rocher. Jak mówię, już miałam w takiej wersji żelowo-kremowej, natomiast jest to typowo bogaty krem, bo miałam na taki ochotę. Jest on biały, bardzo lekki, bardzo szybko się wchłania. Powiem Wam, że nie bardzo widzę różnicy między tym żelowo-kremowym, a tym bogatym. On naprawdę cudownie pachnie, ja uwielbiam ten krem. Powiem Wam, że jest to taki krem, do którego z chęcią wracam, jest to moje drugie opakowanie.
I na pewno nie ostatnie, ponieważ ten krem idealnie nawilża tą skórę, szybko się wchłania, a ta skóra rano jest taka, wiecie, naprawdę miękka, odżywiona. Bardzo ładnie przywrócił blask mojej skórze, także naprawdę mogę Wam go z czystym sercem polecić. Teraz jeden produkt do włosów, jest to odżywka Frozen Berries z Natura Siberica. Mam nadzieję, że lampa za bardzo nie odbija nam na tym białym opakowaniu. Są to mroźne jagody, witaminowa odżywka do włosów przetłuszczających się. I powiem Wam, że nie dość, że ta odżywka cudownie pachnie, bo są to naprawdę takie słodkie, mrożone jagody, słodkie mrożone truskawki, takie powiedziałabym leśne owoce. Do tego bardzo ładnie wygładza te włosy, bardzo ładnie je dociąża. One są takie naprawdę bardzo wygładzone, takie powiedziałabym jak po prostowaniu. Wiecie, ja mam generalnie proste włosy, natomiast przy tej odżywce one są naprawdę takie dociążone, a jednocześnie sypkie i naprawdę idealna odżywka. Cieszę się, że to ma pojemność aż 400 ml, chociaż ja już jej dość sporo zużyłam, bo zostało mi już tylko tyle. Myślę, że jeżeli macie włosy dość cienkie i rzadkie, jak to w moim przypadku, i które często są po prostu obciążone i tutaj wiecie, u nasady bardzo przyklapnięte, to ta odżywka sprawdzi się u Was bardzo dobrze. Teraz dwa produkty z kolorówki. Dwa produkty, które już Wam opisywałam na Instagramie. Czyli pierwszy produkt jest to Intense Classic Balm ze Skin 79. Jest to mój idealny krem BB. Jeżeli chcecie więcej przeczytać na jego temat, to zapraszam Was na Instagrama. Wszystko podlinkuję Wam na dole. I tak samo jeśli chodzi o ten puder. Jest to Mosaic Powder z Insta Glow z Miss Sporty. Ja mam w kolorku 001 Luminous Light. Próbuję otworzyć. Jak nie wiem, czy to zobaczycie, ale tutaj już jest niestety dęką. Jest naprawdę idealny puder na co dzień, idealny puder do zdjęć, idealny puder do pracy. Także zostawię Wam link do takiego pełniejszego opisu, żeby tutaj po prostu nie przedłużać zbędnie tego filmiku. I ostatni produkt, taki powiedziałabym mało kosmetyczny, jest to świeczuszka. Jest to świeczuszka firmy Home Aroma o zapachu Lily of the Valley, czyli po prostu konwali. I ona naprawdę cudownie pachnie. Powiem Wam, że to jest taki maluszek. No nie wiem, czy to jest pojemność. Znajdę tutaj pojemność. Jest to 70 gram wyłącznie. Jak możecie zobaczyć, ona się naprawdę równo wypala. Tutaj coś tylko na boku osiadło, natomiast jest to raczej z mojej winy, bo jak widzicie, też się knot ukryszył. O. Tak się to prezentuje. Powiem Wam, że ona pachnie cudownie. To jest malutka świeczka. Ona w Rossmanie kosztuje w granicach 4-5 zł. Ja ją pamiętam, kupiłam na promocji za, uwaga, 2 zł. Złoty 99, złoty 59, coś takiego. Ona idealnie pachnie, idealnie oddaje zapach tych konwali. Jest naprawdę intensywna. Wbrew temu, że to jest takie maleństwo, wystarczy chwila palenia i w całym pomieszczeniu roznosi się ten cudowny zapach. Wiem, że z tej firmy są również inne zapachy, także jestem ich niesamowicie ciekawa i na pewno się nie zaopatrzę. Wiem, że tam jest kokos, jakieś lawenda i jakieś tam, wiecie, takie inne zapachy, także chętnie je przetestuję. No naprawdę kosztują grosze, jestem ciekawa, czy równie będą intensywne jak ten. No i to już wszyscy moi ulubieńcy. Koniecznie dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów jest również Waszym ulubieńcem. Jeżeli o którymś produkcie powiedziałam za krótko i chcielibyście coś więcej, a nie ma na przykład opisu na Instagramie, bo tam Was zachęcam, tam bardzo często daję takie mini recenzje, więc jeżeli któregoś produktu tam nie opisałam, a powiedziałam to zbyt krótko, to dajcie mi znać, na pewno opiszę Wam to na Instagramie. Wszystkie linki zostawiam Wam w opisie, zarówno do tych mini recenzji, jak i do całego Instagrama oraz Facebooka. Wszystko znajdziecie tam na dole. Wypiszę Wam również te produkty na dole, żeby później nie było wątpliwości, jakie produkty są moimi ulubieńcami. Na dzisiaj to już by było tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.